Dzień dobry. Wysłuchajcie Państwo przez kilka minut takiego ogólnego wstępu. Będę mówiła wolno, dlatego, aby zdążyły tworzyć się napisy w innych językach niż nasz polski. Kiedyś nie potrafiłam dodawać napisów, to znaczy nie próbowałam dodawać napisów, więc teraz biorę poprawkę na to, by mówić wolniej. By dokładniej przetłumaczone zostało. Nigdy wcześniej nie robiłam filmu Jak uprawiać arbuzy. Tym samym ten film również taki nie będzie. Ten film nosi tytuł Jak ja uprawiam arbuzy. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że każdy z nas ma różne warunki i okoliczności do uprawy arbuzów. Filmy instruktażowe, które oglądamy, i ja również śledzę bacznie, gdzie napotkam je na swej drodze, dają nam ogólny zarys tego całokształtu. Ale czym innym jest robić to samemu, no i doświadczać tego złego, bo dobre będzie na końcu. Trzeba samemu przez to przejść po prostu. Na tle zdjęć z sezonu 2023 w większości opowiem, jak ja uprawiam arbuzy. Zamieszczę daty pod zdjęciami. Zaczęłam swą przygodę arbuzową w 2020 roku. Ten sezon będzie piąty. Jak dotąd najlepszym sezonem był zeszłoroczny. Pod każdym względem. Przede wszystkim z każdym rokiem czegoś tam doświadczały sadzonki arbuzów. I tym samym staram się co roku brać poprawkę na to, co obserwowałam. Ciężko. Tego się nie da opowiedzieć tak instruktażowo. Trzeba być, obserwować i przejść przez całokształt wraz z sadzonkami. Jak rodzic mający pod opieką dziecko. Arbuzy u mnie rosną a i tak, tak sobie. Czy to okoliczności uprawy, czy też analogicznie mówiąc dziecko, potrafią robić psikusy. Lecz od początku uprawy należy zdawać sobie z tego sprawę. Nie zniechęcać się, jak się nie uda. Nie płakać. Chociaż i nie. Przede wszystkim bardzo będziecie mocno czuli potrzebę płaczu, to płaczcie. Bardzo mocno potrząsniesz. Jak ja to robiłam. Shake, będziecie shake, czuli shake. Złość, wściekłość. To poddajcie się temu. Ale nie rezygnujcie z uprawy arbuziaków. Czy to no właśnie, w większej, słyszycie? Czy w mniejszej ilości. Poproszę. Nie może być tak, że arbuzy o, was pokonają. Przepraszam, wystraszyłam o się. Nie, nie. Jest proszę. Takie powiedzenie. Co nas nie zabije, to wzmocni. Proszę bardzo. Pamiętajcie Państwo o jednym. Jak spróbujecie tego pierwszego zjadliwego arbuza, czy on będzie mały, czy duży, ale ten pierwszy, to buzia Wam się uśmiechnie jak nigdy i zapragniecie tej radości więcej. A jak jeszcze powiem Wam, jak połączycie nasadzenie arbuzów z kwiatami dla zapylaczy, przecież na kwiaty i dla oka. Długość tego arbuzika to jest. To będzie raj dla oczu i uszu, bo przylecą pszczoły, trzmiele, różnego rodzaju zapylacze, robić dobrą robotę i Wam umilać czas. Swą muzyką, ten czas oczekiwania na pierwszy owoc. Ja powiem Państwu, wpadłam po uszy. Inaczej mówiąc, jak śliwka w kompot. Temat arbuzowy, a to dzięki kanałowi Marco Polo Uprawa. Zajrzyjcie na wspomniany kanał i zobaczcie, jakie piękno uprawy ukazuje kolega Marco na swym poletku arbuzowym, które zmienia co roku, żeby było inaczej. Też ma pomysłów no. Dużo, ogromnie. Co to jest? Morze kwiatów. A może on się przepoczywa? Te barwy, różnorodność przeogromna. I ma bardzo dobrą rękę. Kolega raczej tak, raczej zdecydowanie, prawie że na 100% ekologicznie stawia na uprawę. Ja nigdy nie mówiłam, że ekologicznie uprawiać będę. Ale co to jest?
Aczkolwiek też stosuję i pokrzywę, i wroty, czy jak się uda Może zdobyć, to i coś dobrego? skrzyp, ale kolega zdecydowanie bardziej w tym kierunku. Powiększa się koledze kolekcja, bo my tak oboje chcemy czegoś jeszcze innego popróbować, posmakować i szukamy odmian, i ja, i kolega. On nie ma łatwo uprawiać te swoje cuda na południu Polski, ma działeczkę. Warunki są chwiejne pogodowo. W każdym razie zajrzyjcie Państwo na kanał Marco Polo Uprawa i wiecie co? I wejdźcie jeszcze w te pierwsze filmy, które pokazywał. No niesamowity klimat kwietno-arbuzowy. A teraz zaczynamy. Postaram się po kolei Państwu przedstawić, jak to było u mnie. Będę wzorowała się głównie na zeszłym sezonie, ponieważ był to najlepszy sezon jak do tej pory. Wzięłam poprawkę na błędy w poprzednich latach. To co, zacznijmy może od czego? Od tego. Każdy chciałby mieć rozsadę silną, krępą i niewybiegniętą w chwili sadzenia do gruntu, prawda? To ważne, zalecane przez specjalistów. Ale to nie zawsze ma znaczący wpływ na dodatni efekt końcowy. Lecz o tym za chwilkę. Najpierw ogólnie powiem, o czym opowiem. Stanowisko, wysiew, pikowanie sadzonek, sadzenie, nawożenie i podlewanie, oprysk, kontrolowane lub niekontrolowane zapylanie, zbiór, no i na koniec poplon. Przygotowanie gleby pod uprawę arbuziaków. Gdyby tak człowiek od samego początku chciał robić jak trzeba, to może by efekty były super. Ale człowiek decyduje się nieraz późno na uprawę arbuzów. Choćby taka decyzja zapada w kwietniu. Więc co pozostaje? Wypielenie Ładny stanowiska, kawałek. Jeszcze ciut, ciut. nawiezienie obornikiem naturalnym, jak nie mamy, to granulowanym, zaorać czy wytalerzować teren, zależnie od tego, gdzie będzie uprawiane, albo skopać po prostu. I tyle. Rozłożyć agrotkaninę, która ogranicza chwasty. Wybór miejsca jak najbardziej słoneczne, ale na stanowisku mocno zacienionym też zbierzecie plon. Będzie mniej okazały, owoce mniej słodsze, ciut, ciut, ale plon również będzie. Z tym, że w miejscu cienistym bardziej podatne są sadzonki na choroby, prawda, jak padają deszcze. Nie ma słoneczka, które by szybko osuszyło liście, to i choroby się pojawiają grzybowe. Słuchajcie Państwo, na jednym z moich stanowisk jest tylko 3 godziny słońca przez cały dzień. Prawie jesienny zbiór, a to A dynia i tak dziewam. zebrałam co nieco. Oto przykładowe arbuzy. Zebrane z tego właśnie cienistego miejsca. No co to za taki No małe, bo To pędy są zamarły i tak zdecydowanie nie mniejsze musiałam arbuziaki zerwać. niż zebrane na stanowiskach tych w pełni słonecznych. Jakie stanowisko dla arbuzów przeznaczyć trzeba? Słoneczne, jak najbardziej słoneczne. One kochają słońce, upał. Jedna jeszcze rzecz. Są odmiany arbuzów, które nie powinny rosnąć w tak wielkim słońcu, bo pękają po prostu. Taka ich uroda. Pękać mogą również z powodów nadmiaru wody, różnic temperatur kontrastowych, ale u niektórych odmian jest taką urodą pękanie owoców.
U mnie są najbardziej podatnymi odmianami te dwie. Lemon drop. Lekko żółty, miodowy, okrągły, żółty miał, cienki, wspaniały aromat, cytryny, nie mega soczysty. Jak w opisie, i odmiana że... jantarnej, czyli bursztyn. Także lemon drop jest mega podatny. Paznokciem zarysujecie ciutkę mocniej i już trach następuje. W pierwszym roku uprawy nasze stanowisko nie było tak przygotowane, jak to zalecają, żeby wysiewać przedplon i poplon. Ponieważ zapadła decyzja jeszcze zimą, że będę próbowała uprawiać arbuzy, tym samym w marcu zaczęliśmy przygotowywać glebę tak na szybko. To, co widzieliście Państwo na początku filmu. Były chaszcze, był gruz, należało to wypielić, zagrabić, utwardzić, żeby nie było dołków, górek po rozłożeniu agrotkaniny, a osobiście uważam agrotkaninę za rzecz niezbędną. Dlaczego? Przede wszystkim chwasty nie rosną, bo jak pracujemy, nie mamy czasu, albo mamy dużo warzyw, kwiatów, to człowiek nie jest tak w stanie wypielić wszystko. Plecy bolą i tak dalej, sami wiecie. A przecież trzeba trochę się nacieszyć tymi uprawami, a nie tylko tyrać, tyrać w pocie czoła. Nasadziłeś, człowieku, to teraz piel. Dlatego też powód taki. Z powodu ograniczenia chwastów. Drugi, zatrzymuje wilgoć w glebie. Trzeci, ogrzewa te nasze sadzonki. One lubią ciepełko, czyli dodatkowo właśnie ciepło zatrzymuje. A podlewać można spokojnie, przesiąka to na drugą stronę. Kolejna jeszcze rzecz, w naszym przypadku ważna. Tu nieopodal, dwie posesje dalej, rosną przeogromne modrzewie. A modrzewie, jak wiemy, gubią igły jesienią i przez całą zimę nawet. Więc do nas cała ta masa igieł nadlatuje i jeszcze dalej poza naszą posesję. Więc co, igły zakwaszają glebę. A w takiej agrotkaninie jest łatwo je zamieść. Dysiew nasion. Ja sieję koło 20 kwietnia, plus minus. Czasem, gdy nie skiełkują nasiona, to zdarzyło się, że do 26 maja dosiewałam. Też zdążyły wydać plony. Ponieważ mam dużą ilość sadzonek, to rozkładam na raty ten siew. Mniej więcej koło 5 dni trwa całość. Sadzonek 200 mniej więcej. Ładnie to brzmi, prawda? Ale niestety nie ma 200 idealnych sadzonek po drodze. Część szlak trafia z tych różnych przyczyn. Można chuchać i dmuchać, a to przyjdzie szkodnik taki niewidzialny. No i cóż, i po ptakach, jak to się mówi, ze ślimakami sobie poradziliśmy. Po prostu stosujemy granulki. Dwa razy w sezonie wystarcza spokojnie. Jedno posypanie na półtora miesiąca. Ręcznie też się zbiera, ale to zbyt wielka ilość jest roślin posadzonych, by człowiek był w stanie wyzbierać wszystkie ślimaki. A wystarczy parę godzin, co ja mówię, nawet szybciej, by w arbuzie została dziura wygryziona. I co? Męczy się człowiek. Oczekuje, a tu przyjdzie taki szkodnik, jeden wstręciuch i parę chwil załatwi nam sadzonkę, owoc. W marcu nigdy nie wysiewałam arbuzów. Tylko raz czy dwa
To był test na próbę. I nie będę tego robiła, bo nie mam warunków, by taką sadzonkę w dobrej kondycji silną mieć do momentu sadzenia. Te sadzonki są zbyt długie, mają już dużo zieleni, bo tak, wysiewając w marcu, powiedzmy w połowie, gdzie im do końca maja czekać? W pomieszczeniu, zazwyczaj w domu, na parapetach, bo tak większość z nas ma, z tego co wiem, amatorsko uprawiających arbuzy. Więc zobaczcie Państwo, jak jest tak duża sadzonka. Ona też wyciąga się, ma tą zieleń, ale tej zieleni ma więcej niż taka niska krępa, gdy siejemy w kwietniu. Więc jak jest tak dużo zieleni, to i mszyca ma gdzie mieszkać na całej długości. Mszyca, co tam dalej, fruwające te białe przecinki, czyli mączliki, to jest też plaga. Ale mszyca jest najokrutniejsza. Ja w tym sezonie będę stosowała na mszyce preparat olejowy, który, jak przeczytałam, powoduje, że owady duszą się, a jak nie mają powietrza, to giną. No cóż, sprawdzimy, przetestujemy. W tym sezonie prawdopodobnie po 10 kwietnia wysieję. No zobaczymy. Część na pewno sadzonek. Coś czuję od początku roku tego, że ten sezon się wcześniej zacznie, korzystnie dla sadzonek wszelkich, ale że się szybko skończy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Oby nie. Jak chce ten sezon się zacząć wcześniej, tak pozytywnie, to niech trwa jak najdłużej, aż do listopada. Pikowanie sadzonek. Pytanie, pikować czy nie pikować? Niezalecane jest pikowanie. Mówią, że sadzonki tego nie lubią, że wiele nie przetrwa przesadzania, pikowania. Lecz ja w zeszłym roku i w poprzednich latach, ale w zeszłym roku z pełną świadomością pikowałam i powiem Państwu, że na ponad 30 odmian dwie lub trzy nie przeżyły. Może być spowodowane tym, że mniej zostały podlane, albo korzonki bardziej rozszarpałam. A z reguły jest zasada, przed pikowaniem dobrze podlewamy, wtedy łatwo się rozdziela taka sadzonka. Korzonki mają wokół siebie mokrą ziemię i niewiele ucierpi. Nie uciskamy też zbyt mocno po przesadzeniu do doniczki. Także wybór należy do Państwa, czy chcecie pikować, czy nie. A proszę testować. Przecież, że to jest zabawa, cała ta uprawa arbuziaków. Ja to tak traktuję. Każdy chciałby mieć rozsadę silną, krępą i niewybiegniętą w chwili sadzenia do gruntu, prawda? To ważne, zalecane przez specjalistów. Ale to nie zawsze ma znaczący wpływ na dodatni efekt końcowy. Jak zaobserwowałam podczas uprawy arbuziaków, podkreślam, że to, co mówię, jest oparte obserwacją tego, co się działo podczas uprawy arbuzów. Macie Państwo choćby taki przykład. Oto piękna sadzonka arbuza, odmiana zielona torpeda. Jest piękna, silna, ale nie przeżyła po posadzeniu do gruntu. Dlaczego? Prawdopodobnie z powodu gryzoni podziemnych lub trasy wędrownej mrówek, albo nie wiem, jaki mógłby być inny powód. Tak wyglądała w gruncie, umierając. To była odmiana, której dałam szansę, bo w zeszłym roku była
okropna w smaku, niezjadliwa. I z kilku wysianych nasion tej odmiany tylko miałam tę jedną sadzonkę. Pewna byłam, że coś z tego będzie, że będę mogła ocenić smak arbuza. A tu guzik. Nie udało się. Przez jakiś czynnik. Czyli nie zawsze ta silna, krępa sadzonka jest wyznacznikiem sukcesu. Ale tak jak widzicie, z różnych powodów. A teraz zobaczcie proszę taką sadzoneczkę. Jest znacznie mniejsza. Różni się, prawda, od zielonej torpedy. Wydała 3 lub 4 owoce. Taka niepozorna. Zdążyły dojrzeć, w pełni były zjadliwe. W pełni, czyli dojrzałe. Zobaczcie, kolejny przykład. Odmiana golopristański. Rosła tuż obok zielonej torpedy. Wydała owoc. Zdążyła. Posadzona była. Kolejna rzecz. Warto sadzić w jednym dołku 2 sadzonki. Dlaczego? Jak zeszłoroczne testy pokazały, z 2 powodów. Może jest jej więcej powodów. Ja 2 powody odkryłam. I będę też w tym roku sadziła po 2 sadzonki do 1 dołka. I ogólnie zagęszczam w tym sezonie nasadzenia. Ponieważ mam bardzo, bardzo dużo odmian. A jak życie pokazuje, nie zawsze na to, na co się nastawimy, na co liczymy, wyda nam plon. Więc wyznaję zasadę tak ogólnie, lepiej więcej niż mniej. Pracy jest i tak co niemiara przy doglądaniu, przy opiekowaniu. Ale jak chcemy i mamy miejsce, to dlaczego by tak nie robić? Oto pierwszy z powodów nasadzenia 2 sadzonek do 1 dołka. Padnięcie jednej z sadzonek. Zdarzyło się właśnie u mnie, że rosła odmiana o nazwie Kongo, posadzona w ilości 2 sztuk. Do tego 1 dołeczka. Były silne. Niezbyt duże, niepozorne, ale silnie wyglądały sadzonki. Jedna z nich padła, przestała istnieć. Została druga. I ta druga wydała mi jeden, jedyny owoc. Tak ogólnie było bardzo mało kwiatów, bardzo mało zawiązków, arbuzów, bardzo mało zapylaczy w sezonie 2023. I całe szczęście, że posadziłam 2 sadzonki w 1 dołek, bo warte było. Arbuz był wspaniały, fantastyczny i z wyglądu, i w smaku. Żadnego arbuza nie miałam o takim wyglądzie. Na tyle odmian. A tu proszę rarytas, czyli sadząc 2 sadzonki w 1 dołku, zwiększamy szansę na plon. Korzenie nie są rozległe u arbuzów. Oto kolejny przykład. W znacznie mniejszym dołku rosła odmiana śnieżok i run-run, ten, który nie powiela cech. Również zebrałam okazałe arbuzy, dojrzałe. Dały radę 2 różne odmiany w 1 dołku? Dały radę. Tutaj proszę spojrzeć, większy dołek. I tu rosła odmiana o nazwie Janosik o żółtym miąższu i druga Charleston Grey. Każda z nich wydała owoc.
w pełni dojrzały. Swoją drogą bardzo, bardzo polecam odmianę Charleston Grey. Jest to twardy miąższ, słodki, skóra niezbyt gruba, przyzwoita ilość nasion, no i z moich obserwacji wynika, że znacznie odporniejsze pędy, liście na choroby grzybowe, patrząc na inne odmiany. Czyli z takich naszych krajowych ja się pozytywnie wypowiadam bardzo o Charleston Grey i o Klondike. Dodatkowo odmiana arbuza Klondike ma piękne liście. Jakby modry kolor, taki niebieskawo, zieleń, głęboki, nasycony kolor. Wyróżnia się też, jak zobaczycie Państwo, pośród swoich upraw, pośród swoich arbuzów. Właśnie tą sadzonkę, tą odmianę, jak posadzicie pośród innych odmian arbuzów, to od razu zauważycie różnicę po liściach. To będzie Klondike. Również twardy miąższ, pyszny, słodki, skóra niezbyt gruba, fajna, pasiasta beczka. Kilka jeszcze przypadków miałam nasadzeń w podwójnych dołkach, ale było to na stanowisku cienistym, czyli takie niemiarodajne. Niemiarodajny ten test, aczkolwiek owoce były tylko, że małe, jak talerzyk deserowy. Taka była wielkość arbuzów. Na miejscu cienistym 3 godziny słoneczka tylko było przez cały dzień, a to jest dużo, dużo za mało. Arbuzy uwielbiają słońce, ciepło. Jest jednakże pewna wada takiego gęstego nasadzenia. Łatwiejsze zarażanie się chorobami grzybowymi. Czy też, gdy mszyca atakuje, no to ma bardzo blisko na sąsiednią sadzonkę przy tak gęstym nasadzeniu. No, z tego należy sobie zdawać sprawę. Wybór należy do każdego z Państwa, jak będzie uprawiał arbuzy. W jednym roku można w taki sposób, w drugim roku w inny sposób, a w trzecim, co Wam przyjdzie do głowy? Jakie próby, jakie testy, jaki sposób uprawy? Ja na tą moją uprawę cały czas biorę poprawki i w miarę możliwości, w miarę czasu stosuję bardziej lub mniej, ale przede wszystkim obserwuję, co się dzieje na tych poletkach arbuzowych moich. Jak dotąd nie zdarzyło się, bym jakieś stuprocentowe sukcesy miała w uprawie, ale coś się udaje, to jest ważne. Z każdym sezonem zwiększa się jakość tej mojej uprawy, ale do ideału daleko brakuje i pewnie nigdy to nie nastąpi. A kiedy sadzić? Otóż słuchajcie Państwo, ja najpóźniej sadziłam 10 czerwca. Tak, tak, czerwca. Wcześniej nie dało rady. Były zbyt zimne noce, poniżej 15 stopni. Arbuz nie lubi zimnych nóg, nie lubi zimna. Mimo że tak późno były posadzone do gruntu, to i tak wydały owoce. Duże, smaczne. To było u odmiany Janosik w pierwszym roku mojej uprawy. No i jest dojrzałe. Nawożenie w sezonie 2023 urosły najpiękniejsze, największe i słodziutkie arbuzy. Nie wiem, czy to za sprawą nawożenia naturalnym obornikiem końskim, zmieszanym z nieprzegryzioną słomą, z odchodami z alpak. Takową słomę z alpak od weterynarza pozyskałam, który alpaki uratował od złego losu. Prawdopodobnie dzięki obu rodzajom oborników, naturalnym i sztucznym, były takie przepyszne owoce. W każdym razie arbuzy lubią zjeść.
i porównując sezon 2023 z poprzednimi, stwierdzam z perspektywy czasu, że przed 2023 za mało karmiłam swoje sadzonki. I teraz tak, rzadko zdarzyło się, by podlać arbuzy samą wodą. Nawet gdy w pojemniku do robienia gnojówki zostawały resztki na przykład skrzypu, czy też pokrzywy, już płynu nie było. A nie miałam świeżego towaru narwanego, świeżych roślin, to zalewałam je wodą. Ostało to z kwadrans. Wymieszałam, odcedziłam przez stare sito i do beczki z deszczówką lub wodą ze studni wyciągniętą wlewałam. Byle nie była to czysta woda do tych sadzonek arbuziaków. Nawóz naturalny koński. No i w zeszłym roku udało się również z alpak słomę z odchodami zdobyć. I to też stosowaliśmy do nawożenia. Zalewało się tam, prawda, wiadro takiej słomy, czy tego nawozu końskiego, zalewało się wodą, a potem rozcieńczoną, powiedzmy, że ze 2 litry, litr, do 60-80-litrowej beczki z deszczówką wlewane było i tym podlewane sadzonki. Raz w tygodniu. Rzadko się zdarzyło, by były sadzonki podlewane samą wodą. Bo albo stosowaliśmy skrzyp, też zerwany, prawda? Namoczony, postał około 2 tygodni i potem taki bardzo, bardzo śmierdzący wytwór do słońca. Wlewaliśmy wszystkie do beczki lub do konewki tam z wodą, z deszczówką i się podlewało. Lub z pokrzyw były robione też takie gnojówki. Swoje robią. Z wrotyczu raz zdarzyło się, okay. Bo nie ma w mojej okolicy wrotyczu. Dodatkowo, jeśli chodzi o nawożenie, kupiłam preparat taki, nazywa się Plonwit, z większą zawartością azotu. Bo pamiętna z zeszłych sezonów stwierdziłam, że rzeczywiście prawdą jest to, że arbuzy lubią jeść. Teraz woda nawilżamy. I poprawkę na to wzięłam. Znacznie więcej dostawały pokarmu. Też z nami przyjechał. Opryski. Nadal nie do końca zdiagnozuję rodzaj choroby. W każdym razie, gdy widzę liście jakby nieco więdnące i tak jakby niezdrowe, bez wigoru, to czas zastosować któryś z preparatów grzybobójczych. W 2023 zastosowałam Tarantula skorpion. Preparat na grzyba był taki. Tylko raz zastosowany. W tym sezonie zastosuję preparat grzybobójczy, tak jak kolega Paweł, również uprawiający arbuzy. On mówi, że stosuje też zapobiegawczo, czyli tak przed wystąpieniem tych chorób grzybowych. A z tego, co zaobserwowałam, to tak najbardziej boję się pierwszego miesiąca. Bo słuchajcie Państwo, po posadzeniu sadzonki do gruntu, około 2 tygodni mija, aż się zakorzeni. Tu bardzo mało ta sadzoneczka nasza. Chorych liści. No i później już zaczyna się wzrost. Fajnie, fajnie. Pierwszy kwiatek męski, drugi męski, może i trzeci męski, a któryś tam będzie żeński. I co? I zaczyna sadzonka obumierać, jakby więdnąć. Na początku, gdy tak pierwszy raz się zadziało, myślałam, że zbyt mało wody, ale nie,
To była właśnie fuzarioza, więdnięcie liści. Wiele sadzonek wtedy straciłam. W tym pierwszym roku uprawy, w drugim też. W trzecim również, a w czwartym, czyli w zeszłorocznym, było już nieźle. Było dobrze. Ale człowiek się wszystkiego musi nauczyć właśnie na obserwacjach, głównie u siebie. Trzeba testować, próbować. Także w tym sezonie zapobiegawczo również zastosuję prawdopodobnie ten preparat Revus. Jeszcze jedna pewna sprawa dotycząca chorób grzybowych. Niektóre odmiany mają na opakowaniu napisane, że jest w bardzo dużym stopniu odporna odmiana na choroby lub w mniejszym stopniu, ale wiecie Państwo, z tego co u siebie zaobserwowałam, to nawet te z wysoką odpornością na choroby też mają grzyba, fuzariozę najczęściej, czyli więdnięcie liści. Jeszcze pal 6 liście, z tego co widzę, w niektórych odmianach liście zmarnieją. Ja je obrywam, ale pędy są żywe, zielone i gdzieś tam na końcu pędów, które rzecz jasna rosną cały czas, wychodzą nowe liście. I ta sadzonka nadal żyje. Ale to nieliczne przypadki tylko są. Dlatego też stwierdziłam po próbie przycinania pędów w zeszłym roku, w zasadzie u każdej sadzonki, każdy pęd główny obrywałam. Stwierdzam, że nie będę tego robiła. Niech roślina rośnie. Bo właśnie takie sytuacje, jak przed chwilką opowiedziałam, gdy urwę taki koniec pędu, no to nie mam tej szansy, że tak powiem, na to, że jeszcze uratuję sadzonkę. Także ja stwierdzam, że nie będę odrywała, obcinała końcówek pędów. Ogólnie to jest przygoda, taka odyseja arbuzowa. I tak, drodzy Państwo, do uprawy podchodźcie z pozytywnym nastawieniem. Zapylanie arbuziaków jest kontrolowane i niekontrolowane. O niekontrolowane najprościej, bo nic nie robimy, by uchronić kwiaty żeńskie przed naniesieniem na nie tyłku męskiego kwiatka innej odmiany. Kontrolowane zapylenie to takie, kiedy zabezpieczamy żeński i męski kwiat tej samej odmiany pewnym woreczkiem po to, by jak tylko kwiaty wczesnym rankiem otworzą się, pobrać samemu pyłek z męskiego kwiatka i przenieść go na żeński kwiatek samemu za pomocą patyczka lub odrywając kwiatuszek męski, obrywając mu płatki dookoła, by łatwiej było pyłkiem pozbierać w tymże żeńskim. Tutaj nie możemy dopuścić żadnych zapylaczy, by zrobiły za nas robotę, bo one mają na swych odnóżach, czy jak to zwał, pyłki z innych odmian. No, w wyniku takiego właśnie niekontrolowanego zapylenia mogą nam powstać arbuzy o bardzo ciekawym wyglądzie, o bardzo pysznym i obrzydliwym smaku. Ale to już od nas zależy, jak chcemy prowadzić uprawę. Ja z powodu tak wielkiej ilości odmian nie kontroluję zapylenia. Kilka czy kilkanaście razy zdarzyło się, że sama próbowałam zapylać pyłkiem męskim kwiatuś żeński, ale wiecie, albo robiłam to nieodpowiedniej porze, a należy to robić rano, albo nie wiem co, nie zawiązały się owoce. Ktoś z Państwa podpowiedział mi, że należy przed otwarciem się kwiatów żeńskiego i męskiego zabezpieczyć je woreczkiem
torebką papierową i w momencie, kiedy się otworzą oba kwiaty, pobrać pyłek z męskiego, nanieść na żeński i potem również zabezpieczyć tenże żeński kwiat, po to, by w międzyczasie pszczoła, trzmiel czy inny zapylacz nie nadleciał i niechcący nie naniósł nam innego pyłku, to znaczy z arbuza innej odmiany. A trzeba wiedzieć, że arbuzy z oznaczeniem F1 to są te, które nie powtarzają cech zebranych nasion, jak właśnie nie ochronimy ich przed obcym pyłkiem. Ale do jeszcze jedna rzecz dowiedziałam się, to znaczy wcześniej również przypuszczałam, że arbuzy, które mają na opakowaniu nienapisany symbol F1, też mogą ulegać zapylaniu, to znaczy skrzyżowaniu się z inną odmianą. No i to też jest taka loteria, bo nie każda odmiana potrafi zapylić drugą odmianę. Musi też być zgodność. Ale to temat rzeka i dla naukowców, dla badaczy. A ja lubię wiedzieć tak z ciekawości, że tak powiem, z czym się co je. Czasem wnikam w takie detale. Zbiór. Przetrzymanie owoców na sadzonce lub zbiór w fazie niedojrzałej. Osobiście wychodzę z założenia, że wolę mieć przejrzały owoc niż niedojrzały. Z niedojrzałego nie zbierzemy nasion, o ile chcemy to zrobić. Ja nadal nie trafiam ze zbiorem w odpowiednim czasie. A dlaczego? Bo mam dziesiątki odmian, a w zasadzie już setki, żartobliwie mówiąc, 200. Jeszcze nie policzyłam odmian posiadanych, ale to zrobię, gdy już wszystkie do mnie przyjadą. Poznaję te odmiany, uprawiając je, robię notatki, czyli jakby uczę się odmian. Zapisuję, kiedy zawiązał się arbuz, kiedy go zerwałam, a kiedy rozkroiłam. W jakich warunkach rósł, jak wyglądał miąższ, zawartość cukru w miąższu arbuza sprawdzam przyrządem o nazwie refraktometr. Tak z ciekawości dla większej zabawy. I przyjmuję, prowadząc notatki i obserwując właśnie dane odmiany, przyjmuję, że nie będę zbierała owoców poniżej 40 dni od momentu zawiązania się arbuzika. Nie zapylenia, zawiązania, czyli zaobserwowania takiego malutkiego arbuzika, takiej kuleczki jak paznokieć. Bo ja nie wiem, kiedy został zapylony, czy 2 dni wcześniej, czy 4. Dlatego od momentu zaobserwowania małej kuleczki liczę minimum 40 dni. Ale tak przyjmuję 50 do zbioru. Mam odmianę, która rzeczywiście w 40 dni od zawiązania się wydaje w pełni dojrzały, pyszny owoc. Jest to wspomniany wcześniej lemon drop, ten, który tak przeraźliwie pęka, ale jest niesamowicie pyszny w smaku. Kolejną odmianą, bardzo wczesną, jest gold in gold, czyli złoto w złocie. Złoto w olicy natomiast tak 45 dni, ale absolutnie nie wcześniej. I w 45 dni też nie jest do końca dojrzały, ale już jest słodziusieńki. Taki wspaniała odmiana. U nas w Polsce tę odmianę można kupić. Natomiast też jest odmiana Monen Stars Red, czyli o czerwonym miąższu. Jemu 45 dni wystarczyło, by był w pełni dojrzały. Wiele arbuzów tej odmiany przetrzymałam zbyt długo. Z takich bardzo wczesnych odmian jest odmiana Cacho o pomarańczowym miąższu. Wielkość owoców mała, tak zwana kieszonkowa.
przepyszny, cienka skóra, słodziusieńki. I jeszcze wspaniała odmiana Sugar Yellow. Również mega słodki arbuz. I też 45 dni od zawiązania się owocu im wystarcza. Wszystkie inne odmiany, które uprawiałam, 50 dni od zawiązania, nie mniej. 50 do 60. Nastał czas przygotowania stanowiska na kolejny sezon. Po zbiorze arbuzów, oczyszczeniu stanowiska, zwinęliśmy agrotkaninę. To było w pierwszym roku. Glebogryzarka wjechała na teren, zrobiła co trzeba. Zostało wyrównane, zagrabione i zostało wysiane żyto wraz z zwykłą kosmatą odmiana Rea. Nasiona kwalifikowane. To już przekwita. Pod taką nazwą kupiłam je. Żyto wraz z zwykłą po to, by wyka miała się po czym wspinać. Bo ona jest taka płożąca. A po życie przepięknie się wspinała, kwitła na fioletowo. A i żyto, tak żyto jak i wyka, robią wiele dobrego w glebie. Wiosną znowuż wjechała glebogryzarka, zrobiła robotę. Wyrównaliśmy teren, rozłożyliśmy ponownie agrotkaninę. Agrotkanina grubości P100 jest jeszcze grubsza, ale ta o grubości P100 w zupełności wystarcza. Piąty sezon już idzie tej pierwszej, pierwotnie kupionej. Potem na kolejne stanowiska dokupiliśmy również grubość P100. Z tym, że no, z importu była troszkę tańsza. Nie byłam z niej zadowolona, bo mimo, że grubość w opisie P100 to jakaś taka plastikowa, sztuczna była. No i muszę powiedzieć, że podczas upałów śmierdziała. W przeciwieństwie do tej naszego polskiego producenta. To tak na marginesie. Obserwując kanał kolegi Marco Polo Uprawa, na koniec sezonu 2023 już agrotkaniny nie zdejmowaliśmy, tylko do dołków zostało posiane żyto. Tak jak u kolegi Marco Polo Uprawa. Bardzo fajnie to wyglądało, takie wysepki zieleni. To było wczesną zimą, czyli bardzo późną jesienią, tak na pograniczu. I teraz mamy, który? 25 marzec. Dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu zostało żyto w tych dołeczkach przekopane. Już taką wysokość ma, już było takie dosyć wysokie w niektórych miejscach. Jaką mamy glebę? No my raz zdjęliśmy właśnie po pierwszym sezonie, ale później już leżała dwa sezony. No też w jednym miejscu mamy glebę bardzo piaszczystą na nowych stanowiskach. Na innym jest gleba bardzo gliniasta, więc to też zależy od tego, jaki grunt mamy. Tym samym każdy musi sobie indywidualnie poczynać w swoim ogródku.